Siemanko, gołąbeczki, godzina 6:30, zobaczcie, jaka budapeszka konciata sobie siedzi na kominie w bloku. No, już trochę zarośnięta, ale główkę ma malutką, widać. Cukrówka i wam powiem, że ona jakaś łapczata. Samiec wielki. Zaraz mu jakiś znacznik założę. Ty, pierwszy jakiś obcy się pokazał, czekajcie. O, tu jest czarny. Ale zobaczcie. Czarne kurczaczki tutaj spędziłem. Delikatnie. Ale on taki lata bo lata. Jakiś wysokolotny, bo on nie chce zejść do nich. No, pędziłem więcej. Lata nad nimi. Te wyżej, to i on wyżej. No, ale nieważne, zobaczcie. Sam, czy taki potężniejszy, ale zobaczcie na jego budowę skrzydeł. Ja mówię, kurde, ktoś mu skrzydła wyrwał. I mu odrastałem, przecież ma... Albo ma taki długi ten ogon, dlatego takie jest wrażenie. Cukróweczka sinogarlica, u nas to mówi się na to sinogarlica. O. Takie oko ma. Albo sierpówka, bo ma ten sierp z tyłu. No i to są gołębie, że tak powiem, nie nasze rodzime, tylko gatunek inwazyjny, ale nieszkodliwy. Jastrząb ma przynajmniej co jeść. Zobaczcie, tam siadają, on se nad nimi klepie tam. Pójdzie. Nie podoba mu się u mnie. Chociaż może Bogdan by spędził, to już by go złapał. Myślałem, że zejdzie. Zobaczcie, to jest. Nie, pójdzie. Cwana bestia. Poszedł. Bo ja użyłem mu różową i taką seledynkową, będzie się świecił z daleka. A czarny do Darka chyba usiadł przed chwilą. Nie, lata tam. Nad Dareuszem lata, o. Dołem, teraz nad Darkiem. Darek tam już paruje ciemnymi. Tu w tych krzaczkach leci. Dwa ciemne wyrzucone, proszę państwa, i będzie teraz akcja podbramkowa. Leci czarnuszek tu. Dwa ciemne niestety nie chciały usiąść. I czarnuszek poleciał znowu gdzieś dołem. Teraz jakiś biały jeszcze z nim leci, zobaczcie. Jasny na białym ogonie. O, myślałem, że to ten czarny. Nie wiem, gdzieś ten czarny tutaj się znowu pokazał. Dobrze chodzi, dobrze. Gdzie on jest? A, lata tu. O, tu jest. Ale w gołębie nie chce wpaść. Wyżej jest od nich, chociaż już chyba już ma więcej chęci do tego, żeby wpaść, przyklepał. Moje same się szparują. No już mu mało brakuje, ale one się go boją chyba, wiecie? Tu jest. Nie wiem, czy on jest czarny, czy on stalowy.
gania się pod koki. O, teraz go może wkręcą cicho. Wpada, wpada. Oj, wpadł. Już miał chęć, ale się opamiętał znowu. Już odbija, za długo się kręciły. Pójdzie znowu tam. A. Poszedł. No i poleciał łopcy, nie dał się złapać. Cwana bestia, to chyba Reusza. Tam znowu poszedł, tam zginął. Co do tego jastrzębia, co mi gołębie wybiera, tak mi się wydaje, że to jastrząb. Tam Darek napisał właśnie, że może mieć gdzieś blisko gniazdo i będzie wybierał. I powiem, że może mieć. Może mieć, bo o tej porze roku to u mnie było pełno już pustułek. A teraz ich nie ma. Czyli jeden gatunek może wypierać drugi. Boją się tego jastrzębia, że będzie brał młode może i dlatego się wyprowadziły. Jest bardzo prawdopodobne. Zobaczymy, jak w marcu nie przylecą, to coś musi być na rzeczy. A lata taka wielka samica. Naprawdę wielka. Może się tu gdzieś gnieździć. Nawet nie wiem, czy ona tam już nie lata. No jak nie? Zobaczcie. O, ona stoi sobie. O, widać ją delikatnie teraz jakby nad kominem. Na tej wysokości, w górę, na środku ekranu. Pnie się w górę. No, a te są wesolutkie, zrywają się. I ona się zaczai i znienacka może wybierać. Zaraz zaobserwujemy. Zobaczcie, krąży sobie nad gołębnikiem. Na szczęście u mnie jest kilku gołębiarzy, nie tak jak u Darka. Darek sam na pustyni. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie widzę jej w tym. Tu jesteś, jesteś, jesteś. Gdzie jesteś? Nic nie widzę w tym ekranie. Nie wiem, czy on się rozmazuje. Poszła. Na Karola. Polować. Ona tam zawsze zanosi. Tam może coś być. Na Skuszewie gdzieś może mieć gniazdo. I tak non stop. I góra, i góra. I się zrywają, i klepają. Pocztuszki. Bogdan tam spędził. Widziałem, ale piłem sobie kawę. I tam ze 40 sztuk mu się w górę wybiło. Jakieś tutaj... jak one się nad myszołowy zaczęły latać i mówię, zaraz mu jeszcze pójdą, no ale jakoś się upamiętały. Dobra, trzeba nakarmić towarzystwo. Przed odjazdem tutaj zobaczcie, jaka mi się para zrobiła. Ja już mam dosyć tego parzenia, po co mnie tu parzyć? Ten się sparzył z Budapesztu, to niech się sparzy. A w dupie tam z nimi. No to winerki z jajek zeszły chyba. Stare, widzę coś. Ale tutaj to jest sobie. Naprawdę pary mam piękne. Jeszcze tylko obrączki nowym zasrańcom założyć. Tutaj Budapeszt się chowa z pocztowym. Zobaczcie, jaki kluch. Budapesztański. Coś jest jeszcze chyba.
O, a te mają jakie ciekawe kolory. Ja mówię, co to kurwa będzie? O, widać jakieś czerwone, popielate. Miałem kiedyś taki kolor. Popielaty jakiś taki. Płowy, o, płowy. A ten? Groch białolotowaty. A tutaj dziadzia. Dziadzia karmi perłowego, tak? I pocztowego. Te pocztowe to one od razu takie mniejsze jakieś. Znaczy pocztowe, te perłowe. Pięknie nakarmione, ale już taki... Już taki krzywy się robi, taki zymłak chyba. No ale dziadzia go, ładnie go karmi dziadzia. Chodź sobie tutaj, jeszcze za małe, żeby zabrążkować. Tu się coś wykluło, widzę po tych. Tu się jeden jest biały. Te to już są duże. Tu też już coś wykluło. Tu jeszcze nie. Ale już się kluje chyba. Jeszcze. No ten to fajny będzie. Dziób ma gruby taki. Galasek. Pogoda się ładna zrobiła. No ale niestety obowiązki wzywają, trzeba jechać. Zamykam koczko Dany. Wypuszczę perłowe. Zrobię im kąpiel. Bo się uszurgały. Ale jedna menda zawsze nie chce wejść. Zawsze jakaś się trafi. Nie może trafić do gołębnika. O, o. No i za 4 godziny przyjadę, może na obiad. Zobaczymy. A gołąbki, o, jak się chcą pokąpać. Tutaj samica jajko jej się zbiła. Zbiło. I już zaraz będzie czyściutka. Kąpielisko musi być. Ten siarczan miedzi dodałem. Niech się kąpią. Chyba ze 2 dni teraz ich nie wypuszczałem pod siatkę. W niedzielę chyba były wypuszczane, także dzisiaj fajnie mają. Się patrzą się w górę. Na wszystkie ptaki zwracają uwagę. Tamte zamknąłem, także trzeba pilnować. No niestety, co zrobisz? Słomę im jeszcze wrzuciłem. Proszę, tam gdzieś jest. Tutaj mi trochę spadło i widzę, że już noszą. Samochodu się nie boją, kurde. A mnie się boją, jak wyjdę. Jak to mówią, pomalu, Tomeczku, pomalu. Zobaczcie. Jest troszkę tego wypalania. I jeszcze będzie dużo czyszczenia. No ale najpierw to muszę to pozbierać, co jest. Kawał działki. No mam nadzieję, że... O Jezu, jaki dół. Stąd wszystko muszę powynosić. O kurwa. Jest troszkę jeszcze. Te grubsze jeszcze staram się coś odzyskać. I po prostu do spalenia wziąć. Do domu, a nawet do kominka już sobie szykować, można powiedzieć. Jakiś dach chcę zrobić, wiatę. Zobaczcie, ile tego jeszcze jest. To jeszcze do czyszczenia, to drzewko. Tu jakieś
ale to już jest wszystko wyschnięte, także powolutku. W tamtym roku zacząłem i powoli się jakoś obczyści. Choineczkę żyje dalej, zobaczcie, mimo że tu jest uschnięty maczubek. Nie wiem, może złam na ten uschnięty czubek. To nie będzie się lepiej żyło. O. Zaraz ją zniszczę całkiem. No, ale trzeba to wszystko ogarnąć. Tu jeszcze ile. Powiem, że dużo roboty. Myślałem, że przez urlop to zrobię, ale nie wiem, raczej mi się chyba to nie uda. Może samochodem tu wjadę do sąsiadów. Tu sobie wytyłuję. Zobaczymy. I te grubsze skrawki się zabierze na kupkę. Czwórniak. To fajne jest pochylone tak. Tak to wygląda. No i 14:15. Jadę na obiad. Tu takie pojedyneczki, ale te grubsze już się zbierają. To wiadomo. Trzeba jakimiś grabiami ogarnąć, ale zobaczcie już ile powynosiłem. Oczywiście dużo do czyszczenia jeszcze, ale już jestem bliżej niż dalej. Jutro może skończę, zobaczymy. Tutaj jeszcze troszkę odzysku do palenia będzie w domu. Nie, to idzie, to jest tak naprawdę nastroszone. Wydaje się, że dużo. Ale nie ma tragedii. Myślałem, że to będzie dłużej trwało. Dobra, jadę na obiad. Sąsiedzi. Sąsiedzi cały czas ganiają. To wujek. Mój wujek jakąś garstkę spędził. Zaraz mnie tutaj pod samochód wpadną. Jeszcze kółko i zaraz się zderzę z nimi. Zobacz. Wujo, pozdrawiam. Obiadek zjedzony u mamusi. Deserek. A zaraz te zamknę, wypuszczę. Tamte niech sobie latają do wieczora. Może jastrząb już się dzisiaj najadł. Jakby drugi dzień mi się zaczął. Rano wypuszczone. 5 godzin przestoju.
I znowu w górę. Boję się własnego cienia. Dzikusek przeleciał już. Spanikowały. Ładna pogoda, ale zimno. Zobaczcie, jakie perłowe makanty. Ale najpierw pokażę wam tutaj jedną parę, z którym ty się zaparzyłaś. A z tym, co łapałem. Ładny z tej strony perłowy. O, ciemny się sparzył, koroniaty z moją mutką. Widzę, że tak za nią lata. Tą, co była w Ostrowi Mazowieckiej. Tu perłowę się zaparzy chyba z ciemną. Czarną. Zobaczcie, jaki ładny żołownik. A, dwóch nie ma, bo ja im otworzyłem okienko, żeby sobie wychodziły na zewnątrz. Kurde, w głowie się będzie wam kręciło. Ale to jak się na drabinie stoi, to ciężko jest. To oczywiście marna, to się nie zaparzyła. To jest ciemno od Roberta w sobotę. On się też się zaparzył, nie wiem, bogania tutaj te samice. Kurą. A ty, może z nią się zaparzył, ty. O, to by był sukces. Oj, by był sukces. Najgorsza samica do parzenia. A tak to by, zobaczcie, wrzątko jak się ładnie włożyły. Trzy pary by były piękne. Tak, zaparzył się. Właśnie go podziobał. Dobra, 15 dobija, lecę. Kartofle piec oczywiście, nie tam żadne wypalać. Ładnie się zrobiło, słoneczko zaczyna się przebijać jeszcze. Na sam wieczór, proszę bardzo. No ale niestety jedziemy na robotę. Pa, pa. O, zobacz ta, jakie petardy pędzi. Teraz bliska widać. O kurczaczki, tutaj sąsiad by poganiał takiemu. To 600 metrów to daleko. O, tutaj tu bylec jakiś się, zaraz się zatrzyma koło niego. Siadłem, gadałem chwileczkę, sąsiad mówi, że młodych dopiero teraz z tamtego roku gania, widzicie? Jednego ma tutaj takiego, co przy samym domu mieszka. I mówi, co ja będę? Już coraz dalej nosić. Do ogniska. Jeszcze tu krzaków zostało. I już niedługo koniec. A jakbym jutro miał wolne, ale muszę z mamą jechać, to bym skończył. I zostałyby tylko takie badylki do pozbierania. No i koniec, panowie, 18:08, ciemno już. Już do głębi dzisiaj nie zajadę, mama głębię zamknęła. Także tyle. Dzisiaj bardzo dużo roboty zrobiłem. Jestem z siebie zadowolony. Jutro prawdopodobnie skończę, jak mi się może uda. Jutro czwartek jest. Zobaczymy. Pozdrawiam, trzymajcie się i trzymajcie kciuki. Za moją budowę. Jutro zalewanie stropu. Pozdrawiam.